Szczęść Boże, Maria Kaliściak, czas na informacje dnia. Zapraszam. Sąd Najwyższy ogłosił ważność wyborów prezydenckich. Oznacza to, że nic już nie stoi na przeszkodzie, by 6 sierpnia Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. W drugiej turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda pokonał Rafała Trzaskowskiego różnicą ponad 400 tysięcy głosów. To było prawdziwe święto demokracji. Święto, bo do urn nigdy wcześniej w III RP nie poszło tylu Polaków. O czym dziś w Sądzie Najwyższym przypomniał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Mimo pandemii, mimo reżimu sanitarnego, po raz pierwszy w dziejach III Rzeczypospolitej Polskiej do głosowania udało się przeszło 20 milionów wyborców. Frekwencja była minimalnie niższa od tej z 1995 roku, kiedy Aleksander Kwaśniewski rywalizował z Lechem Wałęsą. Wtedy jednak oddano 19 milionów głosów, nie 20. Wysoka frekwencja była dziś dla Sądu Najwyższego mocnym argumentem w podejmowaniu decyzji o ważności wyborów. Werdykt miała ogłosić Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Wcześniej w tej izbie rozpatrzono łącznie blisko 6 tysięcy protestów wyborczych. Część uznano za zasadne, ale bez wpływu na wynik. Dlatego Izba nie miała wątpliwości. Stwierdza ważność wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonanego 12 lipca 2020 roku. Wśród protestów wyborczych bez dalszego biegu pozostawiony został ten, jaki złożył Komitet Rafała Trzaskowskiego. Padały w nim zarzuty o stronniczość mediów publicznych, ale dotyczyły one nie procesu wyborczego, a kampanii, o czym nie orzeka Sąd Najwyższy. Inne zarzuty polityków związanych z Platformą Obywatelską także nie były dla sędziów wiarygodne, podkreśla rzecznik Sądu Najwyższego profesor Aleksander Stępkowski i wskazuje na błędy formalne. Przede wszystkim dotyczyło tutaj braków, jeśli chodzi o dowody przedstawione na potwierdzenie okoliczności podniesionych w treści protestów. Nie ma już mowy o żadnych wątpliwościach. 6 sierpnia Andrzej Duda zainauguruje drugą kadencję. Nic już od strony normatywnej nie stoi na przeszkodzie, żeby 6 sierpnia prezydent elekt i wciąż urzędujący prezydent złożył ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym. 6 sierpnia Andrzej Duda po złożonej przysiędze wygłosi orędzie przed Zgromadzeniem Narodowym. Później przejmie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Sąd Najwyższy rozpatrzył wszystkie protesty. Zawsze się tak dzieje, to normalna procedura. Tak na wyrok sędziów o ważności głosowania zareagował prezydent Andrzej Duda. W związku ze zbliżającą się inauguracją prezydentury, dla mnie kolejnej kadencji, upamiętniam tych, którzy przede mną pełnili ten urząd, a którzy już odeszli. Nie jest chyba dla nikogo dziwne, że rozpoczynam to upamiętnienie od grobu mojego mistrza, mojego prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii Kaczyńskiej. Także z tym jest związana moja dzisiejsza wizyta tutaj na Wzgórzu Wawelskim, żeby oddać hołd i pomodlić się przy grobie pary prezydenckiej. Resort zdrowia poinformował dziś o blisko 600 nowych przypadkach koronawirusa. Najwięcej jest znów na Śląsku. Rząd będzie egzekwował przestrzeganie reżimu sanitarnego. W ostatnich dniach koronawirus pokazuje swoją siłę. Zakażonych przybywa. Najpoważniejsza sytuacja jest w dużych zakładach pracy. Na Śląsku to kopalnie. W tym tygodniu wymazywani są górnicy z kopalni Chwałowice i Bielszowice. W Małopolsce problem dotyczy 3 zakładów, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. I tam również w tym tygodniu stają punkty drive-thru, więc tam jeszcze osoby z tych zakładów pracy, gdzie zdiagnozowaliśmy ogniska zakażeń, będą badane. W Wielkopolsce mieliśmy dość duże ognisko zakażeń w jednej z firm drobiarskich, gdzie było zakażonych ponad 200 osób. Jak alarmuje resort zdrowia, w najbliższych dniach utrzyma się dzienny przyrost zakażeń na poziomie 500-600 pacjentów. Aby ograniczyć te liczby, niezbędne jest przestrzeganie reżimu sanitarnego. A ten przecież wciąż obowiązuje, przypomina minister zdrowia Łukasz Szumowski. Rozpoczynamy w związku z tym w tym tygodniu kontrolę w sklepach. Kontrolę wykonywaną zarówno przez policję, jak i przez służby sanitarne. Czy klienci noszą maseczki, czy personel nosi maseczki. No i tutaj niestety trzeba przypomnieć ludziom, że
Może to nie, to jest prawo obowiązujące i trzeba ten nos i usta zasłaniać. To reakcja na zachowania klientów. Jeżeli jest klient, który nie ma maseczki, naraża innych klientów na zakażenie, no niestety musi się liczyć z mandatem. Jego wysokość może wynieść nawet 500 zł. Kontrolę przeprowadzać będzie policja wraz z Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną. Mandaty mogą otrzymać także sami właściciele sklepów czy restauracji, którzy nie zwracają uwagi na przepisy bezpieczeństwa. Rząd rozważa także zmianę rozporządzenia w sprawie noszenia maseczek, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Rozważamy zmianę przepisu w taki sposób, żeby osoba, która jeżeli deklaruje, że ma problemy z oddychaniem, po prostu nosiła innego rodzaju przedmiot zasłaniający nos czy usta. Na przykład przyłbice. Taki przepis, jak zaznaczył rzecznik rządu, pojawi się najprawdopodobniej maksymalnie w ciągu 2 tygodni. Pod rozwagę brana jest również propozycja wprowadzenia rejestru wesel. Znalazłyby się w nim dokładne informacje dotyczące miejsca uroczystości oraz zaproszonych gości. Pozwoliłoby to dużo szybciej dotrzeć do weselników, którzy mogliby być zakażeni koronawirusem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował o nałożeniu kary na Gazprom. Rosyjski gigant będzie musiał zapłacić 213 milionów złotych za brak współpracy w postępowaniu antymonopolowym. Polska ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów jest oparta o prawo europejskie. I to właśnie prawo europejskie reguluje, że inwestycje, które mają wpływ na polski rynek, podlegają polskiemu prawu. Dotyczy to także inwestorów zagranicznych. Nawet zagraniczny przedsiębiorca ma prawny obowiązek zgłosić taką transakcję do UOKiK-u i przekazywać żądane przez prezesa urzędu dokumenty i informacje. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chciał zbadać, jaki wpływ na rynek Polski będzie miała budowa gazociągu Nord Stream 2. Podjął postępowanie antymonopolowe i postawił 6 spółkom, w tym Gazpromowi, zarzuty finansowania budowy gazociągu bez wymaganej zgody UOKiK-u. Gazprom nie chciał współpracować w trakcie postępowania, ignorował działania urzędu, stąd decyzja o ukaraniu rosyjskiej spółki. Zdecydowałem o nałożeniu kary finansowej w wysokości blisko 213 milionów złotych na Gazprom za nieudzielenie informacji żądanych w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego. Działania spółki były umyślne, miały utrudnić postępowanie antymonopolowe, podkreśla prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. To maksymalna sankcja przewidziana przepisami prawa za nieudzielenie informacji na żądanie prezesa urzędu, stanowiąca równowartość 50 milionów euro. Dokumenty i umowy, jakie chciał przeanalizować UOKiK, dotyczyły m.in. przesyłu, sprzedaży, dystrybucji, dostaw i magazynowania paliw gazowych. Rosyjski gigant nie wystąpił nawet o zgody do Ministerstwa Energii, by móc przekazać dokumenty do urzędu. To w ocenie UOKiK-u główny argument za świadomym działaniem Gazpromu. Tarcza finansowa realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju objęła 345 tysięcy firm, poinformował prezes Paweł Borys. Do przedsiębiorców trafiło ponad 60 miliardów złotych. Umożliwiliśmy mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, których przychody spadły o co najmniej 25%, dostęp do subwencji finansowej, które ustabilizowały ich sytuację płynnościową w tym najtrudniejszym momencie. I można powiedzieć, że trafiliśmy praktycznie w punkt, jeżeli chodzi o zakładaną liczbę firm, które będą beneficjentami programu tarczy finansowej. Ostatecznie z tego wsparcia skorzystało 345 tysięcy firm. A w kwietniu zakładaliśmy, że będzie to 350 tysięcy firm. Jest to blisko połowa wszystkich mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, co pokazuje, jak znacząca skala gospodarki była dotknięta tym kryzysem. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia o godzinie 20:00.